Bajka Króliczek Alilo. Na farmie pod lasem, w pobliżu rzeki, mieszkała rodzina króliczków. Pewnego dnia, kiedy po śniadaniu mama zabrała rodzeństwo na spacer do lasu, małe króliczki wpadły na pomysł, aby pobawić się w chowanego. W pewnym momencie mama zauważyła, że nie ma jej najmłodszego synka Alilo. Zaczęła go wołać. Alilo! Alilo! Syneczku, gdzie się schowałeś? Amika, starsza siostra, też zauważyła, że nie ma jej najmłodszego brata. Braciszku, gdzie jesteś? Alilo! Hop, hop! Odezwij się! Zaniepokojona rodzina zaczęła biegać po całym lesie i wołać najmłodszego króliczka. Alilo! 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 Hop, hop! Niestety króliczek się nie odzywał. Nadciągnęły ciemne deszczowe chmury. Zerwał się wiatr. Słoneczko się schowało i zaczął padać deszcz. Rodzeństwo wyruszyło na poszukiwanie malucha. Pobiegli nad rzekę, gdzie spotkali bobra Onufrego, który ciężko pracował, bo deszcz właśnie zalewał jego domek. Dzień dobry, Onufry. Widziałeś może naszego najmłodszego brata Alilo? Zapytała Amika. Nie, nie widziałem go dzisiaj. A co, zgubił się? Tak, bawiliśmy się w chowanego i w pewnym momencie mama zauważyła, że go nie ma. Może wpadł w jakąś pułapkę, którą zastawili ludzie. Albo schował się tak, że nie może wyjść z kryjówki. Musicie go szybko odnaleźć, bo deszcz coraz większy. No właśnie, ale wołaliśmy go i nie odzywa się. Zupełnie jakby się zapadł pod ziemię. Zapytajcie sowy Arlety, która mieszka nad bagienkiem. Ona wie wszystko. Masz rację, Onufry. Biegnijmy do Arlety. Może ona widziała Alilo. Ona wie, gdzie są jagódki. Gdzie mieszkają krasnoludki, muchomory dobrze zna. Gdzie kryjówkę lisek ma, kiedy w lesie zgubisz ślad. Sowa tylko drogę zna, mądra sowa wszystko wie. Mądra sowa powie, że w oczach jej zobaczysz świat, tajemniczy, piękny, tak. Króliczki pędziły co sił w nogach, przez łąkę, przez mostek, przez las, aż przybiegły nad bagienko, pod stare drzewo, gdzie spała sowa Arleta. Arleto, Arleto, czy widziałaś dzisiaj naszego najmłodszego brata Alilo? Arleta otworzyła najpierw jedno oko, potem drugie, spojrzała dziwnie na króliczki, założyła okulary i zapytała. Czy kogo widziałam? Czy widziałaś dzisiaj naszego najmłodszego brata, Alilo? Nie, nie było go tutaj. Wczoraj bawił się słodko na łące, ale dzisiaj go nie widziałam. Oj, szkoda. Zgubił się nasz braciszek i myśleliśmy, że ty może wiesz, gdzie on jest. Masz taki świetny wzrok, fruwasz nad łąką, nad lasem, znasz każdą drogę i kryjówkę. No szkoda, a może pomożesz nam go znaleźć? No dobrze, przelecę się i sprawdzę, gdzie ten maluch mógł się schować. Poczekajcie tu na mnie, zajmie mi to trochę czasu. Sowa poleciała najpierw na łąkę, ale króliczka Alilo tam nie było. Później poleciała nad rzekę i tam również go nie było. Na końcu sprawdziła w lesie, gdzie wcześniej cała rodzina króliczków bawiła się z mamą w chowanego. Sowa długo latała nad lasem. Zerwał się jeszcze większy wiatr. Nadchodziła burza. Padał coraz większy deszcz.
a sowa wciąż krążyła, wypatrując białego, puszystego króliczka. Nagle zobaczyła, że w kryjówce lisa leży zwinięte w kulkę zwierzątko, podobne bardzo do króliczka Alilo. Podfrunęła bliżej, by przyjrzeć się dokładnie, żeby się upewnić, że to mały króliczek Alilo. Zawołała. Alilo, Alilo, to ja, sowa Arleta. Podnieś główkę. I usiadła na gałęzi. Mały króliczek przestraszony łapkami zakrył oczka i cichutko odezwał się. To ja, Alilo, tu jestem. To ty, Arleto? Boję się ciemnego lasu, deszczu, burzy. Zgubiłem się w lesie i chcę do mamy. No nie płacz już, zaraz cię stąd zabiorę. Bracia i siostry cię szukają. Mama cię woła po całym lesie. Jak to się stało, że się zgubiłeś? Schowałem się za górką w krzakach. Tam leżał taki mały koszyczek z grzybami. Wszedłem do niego, ciesząc się, że bracia i siostry mnie nie znajdą. W pewnym momencie poczułem, że koszyczek się unosi do góry i jakiś chłopiec biegnie z nim szybko i daleko, daleko od mojej mamy i postawił go w innym miejscu. Wyszedłem z niego, ale nie mogłem znaleźć drogi do miejsca, w którym bawiła się moja rodzina. Przestraszony biegałem po trawie i wtedy zobaczył mnie pan lis. Wziął za łapkę i najszybciej jak mogliśmy, pobiegliśmy do jego kryjówki, bo zaczął padać deszcz i uderzały pioruny i była straszna ulewa i burza. Zostawił mnie tutaj w swojej starej kryjówce i powiedział, że mama mnie na pewno znajdzie i żebym się nie bał, bo tutaj jestem bezpieczny. Więc czekałem. Dziękuję, kochana sowo, że mnie odnalazłaś. Zabierz mnie do mamy, proszę. Sowa wysłuchała opowieści małego Alilo, złapała go za ramiona i poleciała w stronę bagienka, gdzie czekała na Alilo cała jego rodzina. Ale w pewnej chwili uderzył piorun. Sowa się przestraszyła i niechcący wypuściła króliczka. I spadł na pole uprawne i wylądował w kapuście. Z daleka sowę wypatrywała królicza mama, która widziała, co się stało. Szybko pobiegła na pole i zaczęła szukać swojego maleństwa. Alilo, synku kochany, gdzie jesteś? Zajrzała do jednej kapusty, a tam siedziała Pietronka. Zajrzała do drugiej, a tam była dżdżownica ze swoimi dziećmi. Królicza mama biegała po polu i nawoływała swojego synka. Alilo, synku, Alilo, odezwij się. Aż w końcu trafiła na kapustę z Alilo. Mamusia, moja mamusia. Z radością przytulała białego, puszystego synka. Za chwilę przybiegł tata z rodzeństwem. Nasz braciszku, jesteś! Cieszyły się siostry. Otoczyły go opieką i przytulały go czule. Wszyscy razem szczęśliwie wrócili do domu. A Lilo o tej przygodzie opowiada swoim kolegom i koleżankom. Teraz jest bardziej ostrożny. Króliczek Alilo. Urodziny. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, a Mika, Asia i Alilo. Był piękny, słoneczny dzień. Bardzo wyjątkowy, ponieważ swoje urodziny obchodził najmłodszy króliczek Alilo. Siostry Asia i Amika przygotowywały niespodziankę. Od rana Alilo nie mógł się doczekać, jaki prezent dostanie od swoich sióstr. Gdy tylko otworzył oczy, zobaczył, że cały pokoik jest w kwiatach i balonach. Szybko umył się, ubrał i pobiegł do kuchni, gdzie czekała już na niego cała rodzina. Stół był pięknie nakryty. Mama wniosła tort truskawkowy ze świeczkami, a następnie wszyscy zaśpiewali mu 100 lat i złożyli życzenia urodzinowe.
100 lat, 100 lat, urodziny masz 100 lat, 100 lat. Baw się z nami, baw. Szczęścia, braciszku. Zdrowia, buzi. I fajnych zabawek. A po chwili tata wniósł ogromny prezent urodzinowy w wielkim pudle. Radości nie było końca. A Lilo dostał na urodziny wymarzony rower. Kiedy już nacieszył się swoim prezentem i wszyscy zjedli tort, jeszcze przed obiadem wybrali się na krótką przejażdżkę rowerową do wesołego miasteczka. A Lilo cieszył się, bo siostry zabrały go na karuzelę. Kręciło mu się w głowie, ale był zachwycony. Później wszyscy pobiegli na diabelski młyn. A potem siostry zabrały go na zjeżdżalnię. Jabadabadu! Jabadabadu! Krzyczały króliczki zjeżdżając. Jabadabadu! 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 Żeby trochę odpocząć, siostry zaprosiły Alilo na lody i usiadły razem z nim pod drzewem w cieniu. W wesołym miasteczku czekała na Alilo kolejna niespodzianka. Był to zabawny klaun. Figlował i robił sztuczki, aby rozbawić całe rodzeństwo. Pokazał króliczkom wesołe miasteczko, a następnie zaprowadził rodzeństwo na wzgórze, gdzie na Alilo czekał piękny, skrzydlaty jednorożec. Zupełnie jak w bajce. Króliczek zachwycony wskoczył na jednorożca i wzbił się w górę wysoko nad lasem. A Mika i Asia cieszyły się, że zrobiły bratu taką niespodziankę. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że Alilo ma dzisiaj swoje urodziny. Ptaki latały na niebie z transparentem 100 lat Alilo. Motyle śpiewały i tańczyły dookoła kwiatów, a Alilo latał w obłokach na jednorożcu, najszczęśliwszy na całej ziemi. Kiedy jednorożec wylądował na wzgórzu, króliczki wróciły do wesołego miasteczka, gdzie zostawiły swoje rowery. Alilo zauważył, że jego roweru nie ma. A gdzie mój rowerek? Zmartwił się. Rozpaczliwie zaczął biegać i szukać go. Siostry biegały razem z nim, pomagały mu odnaleźć jego zgubę. Ale roweru nigdzie nie było. Klaun wziął Alilo za rękę i pobiegł z nim na górkę, skąd był widok na całą okolicę. Dał mu lornetkę i kazał bacznie obserwować i wypatrywać złodziejaszka, który prawdopodobnie jeździ po okolicy jego skradzionym rowerem. Alilo długo rozglądał się i bacznie obserwował pobliskie drogi i lasy. Aż nagle krzyknął. Widzę go! Widzę! O, tam jest! Pokazywał palcem czerwony rower, na którym jechał jakiś chłopiec. Jednorożec zawołał. Alilo, wskakujcie na mój grzbiet, dogonimy złodziejaszka! Klaun z króliczkiem wskoczyli na jednorożca. Wzbili się w górę i najszybciej jak mogli dogonili chłopca, który ukradł rower Alilo. Chłopiec przestraszył się wielkiego skrzydlatego konia, zeskoczył z roweru i go porzucił, a sam uciekł do lasu. Jednorożec wylądował na ziemi. Klaun wraz z króliczkiem podbiegli do skradzionego roweru. Alilo sprawdził, czy nic się nie stało. I wraz z klaunem szczęśliwie wrócił do wesołego miasteczka, gdzie czekała na niego cała rodzina. Wszystko dobrze się skończyło. Alilo odnalazł swój prezent urodzinowy i teraz wie, że nie wolno zostawiać swoich rzeczy byle gdzie. Trzeba ich dobrze pilnować. Króliczek Alilo. Wyprawa do akwaparku. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, Amika, Asia i Alilo. Pewnego dnia, kiedy króliczki bawiły się przed domem, mama zawołała je i powiedziała. Tata dzisiaj zaplanował wycieczkę do akwaparku. Cieszycie się? Hurra, hurra, hurra! Super, jedziemy do akwaparku! Ucieszyły się króliczki. A tata powiedział. Drogie dzieci, spakujcie swoje kostiumy, kąpielówki, zapakujcie też kółka dmuchane i rękawki, zabierzcie także ręczniki. Hurra, jedziemy do akwaparku! Zapakował całą rodzinę do samochodu i wyruszyli. Jechali przez łąki, przez las, mijali rzekę, aż dotarli na miejsce.
Króliczki były zachwycone basenami, fontannami, ale najbardziej podobały im się zjeżdżalnie. Zanim wejdziecie do wody, proszę, abyście przebrały się w stroje do kąpieli i koniecznie załóżcie rękawki. Nie umiecie jeszcze dobrze pływać, pamiętajcie o tym, więc bądźcie ostrożne, dobrze? Powiedziała mama. Króliczki najpierw pluskały i chlapały się w brodziku, ale później poszły na zjeżdżalnię. A Lilo dodatkowo założył na siebie kółko dmuchane, bo czuł się niepewnie na głębokiej wodzie. Siostry były starsze od niego, a on koniecznie chciał zjeżdżać razem z nimi z najwyższych zjeżdżalni. A Lilo zjeżdżał na czerwonej, a Mika na niebieskiej, a Asia na żółtej zjeżdżalni. Woda w basenach była ciepła, bąbelkowa, błękitna, tak jak wszyscy lubią. Króliczki nurkowały i bawiły się piłką. Było dużo radości. Po kilku godzinach dobrej zabawy mama zawołała je do siebie. Alilo, Asia, Amika, wychodźcie z wody. Mamo, nie, no jeszcze nie, no prosimy, prosimy, mamo, jeszcze trochę. Bez dyskusji, już bardzo długo bawicie się w basenie. Czas, aby zjeść coś dobrego. No już, wychodźcie z wody. Rodzeństwo posłusznie wyszło z basenu i usiadło na kocyku, gdzie mama przygotowała dla nich coś smacznego do jedzenia. Króliczki piły sok marchewkowy, jadły owoce i zajadały się smakołykami. Słonko świeciło, ptaszki śpiewały radośnie, a króliczki bawiły się na trawie, grały i biegały, a potem odpoczywały, wystawiając swoje buźki do słońca. Mama jeszcze raz pozwoliła im wejść do wody, aby jeszcze pobawiły się na zjeżdżalniach i w basenie. Późnym popołudniem cała rodzina wracała do domu samochodem. Aż tu nagle... Puch, 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 puch. Tata najechał na jakiś ostry przedmiot i przebił oponę w samochodzie. Zatrzymał się na poboczu, wypuścił króliczki z samochodu, a sam zabrał się za naprawę i wymianę koła. A Lilo chętnie tacie pomagał. Podawał narzędzia, a siostry z mamą przyglądały się, jak tata dzielnie naprawiał zepsute koło. Słońce powoli zachodziło, zbliżał się wieczór, a rodzina króliczków wciąż na drodze stała i nie mogła wrócić do domu. Kiedy tata skończył naprawiać koło, zrobiło się już ciemno, ale na niebie pojawił się uśmiechnięty księżyc, który oświetlał szosę. Pojawiła się też sowa Arleta, która wskazała im drogę do domu. Cała rozśpiewana rodzina wracała samochodem na farmę. Koła samochodu kręcą się, kręcą się, kręcą się. Koła samochodu kręcą się, a samochód mknie. A nasz tata trąbi tru-tu-tu, tru-tu-tu, tru-tu-tu. A nasz tata trąbi tru-tu-tu, a samochód mknie. I tak szczęśliwie po dniu pełnym wrażeń króliczki dojechały wieczorem do domu. Króliczek Alilo, dzień mamy. Na farmie, pod lasem, mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, Amika, Asia i Alilo. Był piękny majowy dzień, jedyny taki w roku. Alilo wraz ze swoimi siostrami od rana zbierał najpiękniejsze kwiaty na łące dla ukochanej mamy. Tata także brał udział w przygotowaniu niespodzianki. Ćwiczył na pianinie nową piosenkę, aby po południu zagrać ją na uroczystych występach. Mama króliczków od rana szykowała przysmaki dla swoich pociech. Truskawki, marchewki, upiekła ciasto i robiła desery. Kiedy bukiet kwiatów był już gotowy, tata uczył rodzeństwo śpiewać. Mamo nasza, mamo, kochamy cię! Jesteś naszym słońcem na niebie. No, spróbujcie raz jeszcze, równiutko. Mama, nasza, mama, nasza, mamo, kochamy cię. Jesteś nasz słońcem. Nieźle, spróbujcie jeszcze raz. Mamo, nasza, mamo, kochamy cię. Jesteś naszym słońcem na niebie. No, musimy jeszcze trochę poćwiczyć. Mama tę piosenkę usłyszy dopiero po południu, na występach artystycznych pod lasem, na polanie, gdzie co roku wszystkie zwierzęta obchodzą święto Dnia Mamy. Króliczki wręczyły swojej mamie ogromny bukiet kwiatów i złożyły jej życzenia. Kochana mamusia!
Mamusiu, życzymy Ci zdrowia i uśmiechu i żebyś zawsze była dla nas taka kochana. Wszyscy zasiedli do stołu, częstując się przysmakami, które przygotowała mama. A następnie wybrali się na polanę, gdzie odbywał się uroczysty koncert dla wszystkich mam w okolicy z okazji ich święta. Każde zwierzątko mogło wyjść na scenę i zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wiersz dla mamy. Kiedy już wszyscy zasiedli, pierwszy występ miały dzieci z rodziny lisków. Droga mamo, kochamy cię, jesteś naszym promyczkiem w pochmurne dni. Zawsze o nas dbasz i bardzo kochasz nas. Dzisiaj składamy ci życzenia wiecznej radości i zadowolenia. Lisia mama była zachwycona. Oklaskom nie było końca. Kolejne były żabki. Były sobie żabki małe, re-re-kum-kum, które mamy nie słuchały, re-re-kum-kum, więc przyszedł bocian niespodzianie, klek-le-kum-kum, klek-le-kum-kum, przyniósł kwiatki na śniadanie, klek-le-kum-kum, więc. Dzisiaj jest dzień waszej mamy, klek-le-kum-kum, klek-le-kum-kum, dajcie kwiatki swojej mamie, klek-le-kum-kum, więc. A Lilo nie mógł się doczekać, kiedy wraz z siostrami wystąpi na scenie przed publicznością, aby zaśpiewać piosenkę dla mamy. Teraz przyszedł czas na małe sowy. Mama ich, Arleta, siedziała na widowni obok mamy króliczków. Tylko nasza mama dobrze wie, które z nas jest smutne, a które nie. Potrafi nas odróżnić i tylko ona wie, które z nas jest głodne, a które nie. Zawsze nam pomaga i przy nas jest, bo jest naszą mamą. Bardzo kochamy cię! Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. Wszystkie mamy były zachwycone występami swoich dzieci. Nareszcie przyszedł ten moment, kiedy to Alilo z siostrami i tatą wyszedł na scenę. W tym roku wspólnie przygotowali piosenkę. Mamo, nasza mamo, kochamy cię, jesteś naszym słońcem na niebie. Mamo, nasza mamo, życzymy ci pięknego uśmiechu we wszystkie dni. Piosenki były różne i wierszyki też. Każda mama była dumna, że dziś mamą jest. Po występach wszystkie dzieci pobiegły do swych mam. Przytulając się do nich w sercach miały radość i uśmiech jak banan. 26 maja to ważna data jest dla każdego dziecka i każdej mamy też. Pamiętajcie o tym, by mamie kwiaty dać, złożyć jej życzenia i spędzić z nią czas. A Lilo idzie do szkoły. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, a Mika, Asia i Alilo. Był piękny, słoneczny poranek. Jak każdego dnia Alilo wraz z siostrami zjadł śniadanie i razem z mamą omówili plan na cały dzień. Dzisiaj, zamiast po śniadaniu iść bawić się na podwórko, wszystkie króliczki usiadły z mamą i wypisywały na kartce, czego potrzebują do szkoły. Kochane moje króliczki, ponieważ dzisiaj jest koniec wakacji, nadszedł czas na przygotowanie przyborów szkolnych i innych niezbędnych rzeczy do nauki. Pojedziemy dzisiaj do sklepu i kupimy wszystko, czego potrzebujecie, aby rozpocząć naukę w szkole. Super, super, pojedziemy do sklepu na zakupy, krzyknął Alilo. Ale fajnie, lubię kupować przybory szkolne, pachnące gumki, zeszyty i nowy tornister. A ja w tym roku chcę nowy plecak, wcale nie chcę tornistra. Powiedziała Amika. No już, spokój dzieciaki, w tej chwili, powiedziała mama. Amika i Asia, wypiszcie proszę wszystkie rzeczy, których potrzebujecie, a ja pomogę to zrobić Alilo, bo jeszcze nie umie pisać. Nauczy się dopiero w szkole. 1 września Alilo pierwszy raz będzie szedł wraz z siostrami do szkoły. Amika pójdzie do 4 klasy, Asia do 3, a Alilo pójdzie do klasy 1. Do szkoły będziesz potrzebował ołówek, długopis, zeszyty, flamastry, kredki, klej, blok rysunkowy, wymieniała mama. A Alilo był zachwycony, ile nowych rzeczy będzie mieć kupionych. Widzę, że już wszystko wypisałyście, to teraz czas na zakupy. Wsiadajcie do samochodu i jedziemy do supermarketu. Hurra, hurra, idziemy do supermarketu!
sklep nie był daleko. Ale ponieważ króliczki miały długą listę rzeczy do kupienia, to mama postanowiła pojechać z nimi samochodem, aby w drodze powrotnej nie marudziły, że mają ciężkie zakupy i bolą ich nogi. Alilo pierwszy raz był na dziale z przyborami szkolnymi. Wszystko było kolorowe i zachęcało do nauki. Alilo nie mógł się doczekać swojego pierwszego dnia w szkole. A Mika wzięła do koszyka zeszyty, flamastry, kredki. Asia wzięła jeszcze blok rysunkowy, nowy plecak i tornister dla młodszego brata. Alilo wybrał sobie piórnik, długopis i małego misia, którego sobie przypnie do tornistra, żeby mu nie było smutno w szkole. A Mika, Asia, Alilo, chodźcie tutaj do mnie. Teraz jesteśmy na dziale z odzieżą szkolną. Musimy kupić fartuszki, spódniczki, trampki i kostiumy do ćwiczeń, a także białe bluzeczki i elegancką koszulę. Dla Alilo, na rozpoczęcie roku. Kiedy króliczki już wszystko zakupiły, zadowolone ruszyły w drogę powrotną. Siostry opowiadały Alilo, jak wygląda pierwszy dzień w szkole i że można poznać nowych kolegów i koleżanki. W domu przywitał ich tata, który właśnie wrócił z pracy. A Mika i Asia chwaliły się tacie, co sobie kupiły nowego do szkoły. Tato, zobacz, mam nowy plecak, a ja mam, tato, nowe trampki. A mama mi kupiła białą koszulę i krawat, takie jak masz ty, tato, wiesz? Cieszył się Alilo. Po dniu pełnym wrażeń wieczorem każde z dzieci szykowało sobie rzeczy na rozpoczęcie roku szkolnego. Galowe ubranka i tornistry były przygotowane. Nadeszła noc. Alilo z wrażenia kręcił się i nie mógł zasnąć. Przeżywał swój pierwszy dzień w szkole, który niebawem nadejdzie. Wzeszło słońce. Kukułka obudziła Alilo swoim śpiewem i zaczął się nowy dzień. Tyka zegar, budzę was, wstawaj Alilo, do szkoły czas. Tyka zegar, budzę was, wstawaj Alilo, do szkoły czas. Po przebudzeniu i porannej toalecie cała rodzina zjadła śniadanie, ubrała się na galowo i wybrała na rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września to bardzo ważny dzień dla każdego dziecka. Wszystkie zwierzątka spotkały się na polanie pod szkołą, a Mika i Asia pobiegły przywitać się z kolegami i koleżankami, a mama zaprowadziła Alilo do jego nowych szkolnych przyjaciół. Tego dnia Alilo stał się uczniem 1 klasy podstawowej. Wyprawa w góry. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, a Mika, Asia i Alilo. Pewnego dnia mama z tatą zaplanowali wycieczkę w góry. Od rana pakowali plecaki, narty i wszystko, co jest potrzebne podczas pobytu w górach. Kiedy rodzina była gotowa, wyruszyli w długą podróż. Droga wiodła przez lasy aż wysoko w góry. Krętymi drogami wjechali na wzgórze, gdzie mieściło się schronisko. Jesteśmy na miejscu, powiedział tata. Hurra, hurra, przyjechaliśmy w góry, hurra, krzyczały zadowolone króliczki. Ale tu zimno i biało, Boże, ile śniegu, zupełnie inaczej niż w naszym lesie i na farmie, powiedziała Amika. Będziemy lepić bałwana i zjeżdżać na nartach i pojedziemy wielką kolejką na najwyższy szczyt, prawda, tato? Powiedział Alilo. No już, kochane dzieci, weźcie swoje plecaki, narty i idziemy do pokoju. Króliczki dostały duży wspólny apartament z rodzicami z pięknym widokiem na góry. Okolica była naprawdę urocza. Widoki górskie zachwyciły wszystkich. Ubieramy się ciepło i idziemy w góry. Nie zapomnijcie rękawiczek i czapek. Zostawcie teraz narty. Później będziemy zjeżdżać, a teraz zwiedzimy okolice, powiedziała mama. Króliczki grzecznie się ubrały, wzięły ze sobą kanapki, ciepłą herbatę, tabliczkę czekolady, ulubione marchewki i całą rodziną poszli w góry. Okolica była naprawdę piękna. Przez lornetkę króliczki obserwowały dzikie zwierzęta, a Lilo nawet zobaczył orła. Mamo, tato, zobaczcie, jaki wielki ptak! A Mika, Asia, patrzcie, o tam leci! A tam jest duża niedźwiedzica, widzicie? Z małymi misiami, powiedziała mama. Tato, zobacz, jaki piękny wodospad, krzyknął Alilo. Dzieci były zachwycone wycieczką w góry, ale kiedy wszyscy stali się głodni, zeszli do schroniska na kolację. Jedli przysmaki góralskie, kwaśnice, placek po zbójnicku, aż zrobiło się późno i wszyscy poszli spać. Rano tata obudził całą gromadkę i wszyscy wybrali się na narty.
a Lilo wraz z siostrami nigdy wcześniej nie jeździli na nartach. Dzisiaj czekała ich prawdziwa przygoda. Pierwsza lekcja, pierwsze zjazdy i jazdy na wyciągu do góry. Na stoku przywitał ich instruktor. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kuba i będę waszym instruktorem. Proszę was o ostrożność i uwagę, ponieważ góry to nie żarty, tylko poważna sprawa. To my już z tatą idziemy zjeżdżać, a wy słuchajcie dokładnie pana instruktora, dobrze? Bądźcie grzeczne. Pa, mamo, pa, tato, pa, pa. Jesteśmy już gotowi, o tak, jesteśmy. Pan Kuba, instruktor, zaczął powoli uczyć króliczki zachowania się na stoku. Pierwszych zasad, jak ustawiać narty, jak hamować, żeby nie wpaść na kogoś. W pewnym momencie Alilo zagapił się i narty porwały go w dół z dużą prędkością. A, uwaga, 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 pomocy, kto mnie złapie, ale ślisko, jak ja mam się zatrzymać? Instruktor, widząc co się stało, szybko podążył za Alilo. Czekajcie tu na mnie, jadę po niego! Powiedział do Asi i Amiki. Pojechał na skróty tak, aby przeciąć drogę, gdzie zjeżdżał Alilo. Kilka razy próbował go dogonić, złapać, ale Alilo pędził jak szalony i nie mógł się zatrzymać. Nie słuchał dokładnie instruktora i przez nieuwagę znalazł się na środku góry. Pędził jak szalony, mijając innych narciarzy, aż wpadł w ręce instruktora. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Instruktor zawiózł wyciągiem Alilo na górę, pokazał mu z góry całą okolicę i wrócił po Amikę i Asię, a później dokończył lekcję nauki jazdy na nartach. Rodzice na szczęście nie widzieli, co się wydarzyło na stoku, a dzieci obiecały sobie z instruktorem, że będzie to ich słodka tajemnica. Mamo, tato, wiecie, na nartach było super, nauczyliśmy się zjeżdżać, jechaliśmy wyciągiem, trochę zmarzliśmy, ale i tak było super, super. Po obiedzie wszyscy poszli lepić bałwana przed schroniskiem, a Alilo zrobił na śniegu pięknego orła. Wyjazd w góry był bardzo udany. Alilo pierwszy raz zjeżdżał na nartach. Widział niedźwiedzie i orła na niebie, którego z zadowoleniem wyrzeźbił w śniegu. Dzień nauczyciela. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci Amika, Asia i Alilo. Był piękny jesienny dzień. Króliczki wstały wcześnie rano, aby pobiec na łąkę i zebrać kwiaty dla swoich nauczycielek. Dla każdego ucznia dzień 14 października jest bardzo ważny, bo tego dnia w szkole wszyscy świętują Dzień Nauczyciela. Ja zbieram piękne fioletowe kwiaty dla mojej pani, powiedziała Asia. A ty, Amika, jakiego koloru kwiaty podarujesz swojej nauczycielce? Ja dam żółte, moja pani bardzo lubi takie kwiaty. A ja zbieram tylko czerwone, to mój ulubiony kolor kwiatów, powiedział Alilo. Najważniejsze, żeby kwiaty były od serca, kochani. A czy zrobiliście laurki dla swoich pań? Zapytała mama. Tak, 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 oczywiście, odpowiedziały chórem króliczki. Później pożegnały się z mamą, zabrały tornistry i pobiegły do szkoły z bukietami kwiatów dla swoich pań nauczycielek, śpiewając w podskokach. Tulipany i storczyki, piękne róże i goździki, takie ładne kwiaty damy dla kochanej naszej pani. Lekcje w szkole zaczęły się punktualnie. Alilo pobiegł do swojej klasy. Na Asię czekały już koleżanki, a Amika umówiła się z kolegami. Alilo wszedł do klasy z bukietem kwiatów i w imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia pani Sowie. W dniu pani święta życzymy, aby była pani zawsze uśmiechnięta, dobra i kochana od samego rana. A te kwiaty i laurka to wyraz naszego uznania i poszanowania. O, dziękuję, kochani, bardzo dziękuję serdecznie za te piękne kwiaty, za laurkę, życzenia i wasze uśmiechnięte buzie. Ponieważ dzisiaj jest święto nauczyciela, obiecuję, że nikogo dzisiaj nie będę odpytywać ani oceniać. A ten dzień wszystkie klasy spędzą dzisiaj na placu zabaw w parku, powiedziała pani Sowa. Hurra, 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 zabawa na 102, zabawa na 102. Zwierzątka były zachwycone, a Alilo szczególnie, bo na placu spotkał się ze swoimi siostrami, które chodzą do innych klas. Alilo, 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 chodź do nas na karuzelę, wołały siostry. Alilo pobiegł do Amiki i do Asi, aby pokręcić się razem z nim.
Pani Sowa, nauczycielka, bawiła się ze swoimi uczniami. Dzieci wymyśliły, że nauczyciele zabawią się w ciuciubabkę. Pani Owca, nauczycielka i pani Lisica także dołączyły do zabawy. Nawet pan Kangur od WF-u bawił się jak dziecko. Tego dnia wszyscy nauczyciele zachowywali się jak dzieci, a uczniowie starali się być nauczycielami, prowadzili nawet zajęcia w grupach. Było dużo śmiechu i zabawy. A Mika była panią od przyrody i pokazywała, jakie zwierzątka w trawie żyją. A Asia panią od matematyki, która próbowała policzyć jabłka na drzewie. A Lilo był panem od historii. Zabawa w szkołę na placu zabaw z odwróconymi rolami podobała się wszystkim. Dzieci były dorosłymi, a dorośli dziećmi. Na koniec dnia, kiedy wszyscy wrócili już do szkoły, dzieci przyznały się, że zawód nauczyciela jest bardzo ciężki, ponieważ dzieci głośno krzyczą, rozmawiają, przeszkadzają w prowadzeniu lekcji, odwracają uwagę, a nauczyciel musi cały czas uciszać dzieci i nie może spokojnie poprowadzić lekcji. Kiedy Alilo wraz z siostrami wrócił do domu, opowiedział rodzicom o dniu nauczyciela i zabawach w parku. Tato, a wiesz, ja dzisiaj byłem panem od historii, a Asia liczyła jabłka na drzewie i udawała, że jest panią matematyczką, wiesz? A ja, mamo, byłam panią od przyrody i pokazywałam dzieciom, co żyje w trawie. No wiesz, mamo, mrówki, dżdżownice, biedronki, powiedziała Amika. A nauczyciele bawili się jak dzieci w ciuciubabkę, mamo, wiesz? Powiedziała Asia. Mama wszystkich wysłuchała i powiedziała. Kiedy jest się dzieckiem, to bardzo chce się być dorosłym, a my dorośli chętnie byśmy powrócili do szkolnych lat. I choć przez jeden dzień chcielibyśmy być dziećmi tak, jak wy jesteście teraz. Ale lata szkolne już nigdy nie wrócą, bo czasu nie można cofnąć. Zostają jedynie wspomnienia, zdjęcia i nawiązane przyjaźnie z tamtych szkolnych lat. Króliczek Alilo pali się. Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, a Mika, Asia i Alilo. Była piękna, słoneczna niedziela, choć lato już powoli kończyło się. Króliczki całą rodziną wybrały się na wyprawę rowerową do lasu. Asia, Amika i Alilo lubią z rodzicami wyjeżdżać na cały dzień. Mamo, mamo, a gdzie idziemy? Zapytał Alilo. To niespodzianka, bądźcie cierpliwi, już niedługo dojedziemy. Oj, nie mogę się doczekać, no, jak ja nie lubię niespodzianek, powiedziała Amika. Ale na pewno będzie pięknie i będą atrakcje, powiedziała Asia. Jechali jeszcze kilka minut przez las, aż nagle wyłonił się piękny krajobraz. Dojechali na skarpę, z której można było podziwiać całą okolicę. Jesteśmy na miejscu, powiedział tata. Wow, ale pięknie! Jaki cudowny widok, mamo, tato, tu naprawdę jest ślicznie. Rozłożyli koc, wyciągnęli koszyk z jedzeniem i zrobili sobie przerwę na drugie śniadanie. W pewnym momencie Alilo usłyszał, jak ktoś woła pomocy. Pomocy, pomocy, pali się, oj, pali się, pali. Cała rodzina poderwała się i zobaczyła kłęby dymu i ogień. Palił się mały drewniany domek, a z jego okna krzyczała owieczka, prosząc o pomoc. Była uwięziona, bo ogień odciął jej drogę do drzwi. Tata szybko zadzwonił po strażaków. Mama z króliczkami wsiadła na rowery, aby wezwać pomoc i bezpiecznie oddalić się od miejsca pożaru, bo ogień mógłby zająć cały las i wszyscy mieszkańcy spłonęliby. Króliczki po drodze napotkały wóz strażacki, który błądził po lesie i szukał szerokiej drogi, aby dotrzeć jak najbliżej miejsca zdarzenia, gdzie płonął domek owieczki. O tam, tam, tak się pali, ja wam pokażę gdzie. Czy mogę się z wami zabrać? Zapytał Alilo. Tak, oczywiście, wskakuj mały, pokaż nam drogę, musimy jak najszybciej tam dotrzeć. Alilo przesiadł się z roweru do wozu strażackiego, pokazał drogę i wziął udział w akcji ratunkowej. Był naprawdę dzielny. Rozwijał węże strażackie, pomagał mieszkańcom w ratowaniu dobytku, wyprowadzał ich zwierzęta z zagrody, które bały się ognia, nosił wodę w wiaderkach i podawał strażakom, którzy gasili pożar. Uratował nawet małego białego kotka, który siedział na drzewie i bał się zejść. Wyciągnął wraz ze strażakiem małego psa, który utknął w palącym się domu i również bał się gorących płomieni ognia.
Po kilku godzinach intensywnej pomocy udało się ugasić pożar, uratować dom owieczki, jej rodzinę i przyjaciół, a także sąsiadów. Widok spalonych drzew i części domu nie był wesoły, ale wszyscy mieszkańcy obiecali, że pomogą szybko odbudować dom, posadzą piękne drzewa i kwiaty. Na drugi dzień strażacy odwiedzili szkołę Alilo, aby nagrodzić go w obecności nauczycielki i całej klasy za pomoc w akcji ratunkowej. Chcieli, aby wszyscy w szkole dowiedzieli się, jakiego mają bohatera. Ogromnie dziękujemy Ci za odwagę i za pomoc w doprowadzeniu nas do palącego się domu. Gdyby nie Ty, nie wiadomo, jakby wszystko się skończyło. Jesteś bardzo odważnym królikiem i jak będziesz już dorosły, to może zechcesz dołączyć do nas. Potrzebujemy takich jak Ty, Alilo. Och, dziękuję, dziękuję. Zawsze chciałem pomagać i uważam, że jest to obowiązek każdego obywatela. Brawom od nauczycieli kolegów nie było końca. Wszyscy byli dumni z Alilo, że wziął udział w akcji ratunkowej i że wszystko dobrze się skończyło. Króliczek Alilo, Mikołaju, gdzie jesteś? Na farmie pod lasem mieszkała rodzina króliczków. Mama, tata i ich trójka dzieci, a Mika, Asia i Alilo. Nadeszła zima. Śnieg pokrył już drzewa i dachy domów. Drogi były zasypane i wszystko dookoła stało się białe. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Króliczki siedziały w domu przy kominku i pisały list do świętego Mikołaja. Drogi Mikołaju, jak co roku gorąco Cię pozdrawiam i czekam na Ciebie, kiedy do nas przyjedziesz. Proszę Cię, abyś podarował mi pod choinkę łyżwy, napisała Amika. A ja, drogi Mikołaju, chciałbym dostać dużą koparkę i bardzo za tobą tęsknię, wiesz? Napisał Alilo. Moim marzeniem jest dostać mówiącą lalę i czekam jak co roku, kiedy zjesz z nami pierniczki, wypijesz herbatkę i opowiesz nam kilka śmiesznych historyjek. Napisała Asia. Mama zebrała listy od swoich dzieci i powiedziała. Jutro wrzucę je wszystkie do skrzynki, a teraz proszę, abyście z tatą ubrały najwyższą choinkę, włożyły na nią dużą gwiazdę i rozwiesiły lampki świąteczne, oświetlające naszą farmę, aby święty Mikołaj trafił do nas bez problemu. Króliczki posłusznie wyszły z domu i wraz z tatą przystroiły świątecznie całą farmę i ubrały pięknie najwyższą choinkę, tak jak prosiła mama. Alilo jeszcze tak na wszelki wypadek przyczepił do drzew strzałki, aby Mikołaj na pewno trafił do ich domu. Nadszedł dzień Bożego Narodzenia. Pierwsza gwiazdka już była na niebie. Wszyscy zasiedli do stołu. Złożyli sobie życzenia świąteczne, zjedli wigilijną kolację, ale świętego Mikołaja wciąż nie było. Za oknem mróz był coraz większy. Padał gęsty śnieg, była wichura, a drogi były zasypane. Mikołaj jeździł po okolicy, ale nie mógł znaleźć domu króliczków. Drogowskazy na drzewach przekręcił wiatr i Mikołaj wraz z reniferem błądził po lesie. Tyle razy tu byłem, ale dzisiaj wyjątkowo jest paskudna pogoda. No nie mogę odnaleźć drogi na farmę królików, powiedział renifer. To prawda, też się rozglądam i wydaje mi się, że krążymy w kółko, odpowiedział święty Mikołaj. W ostatniej chwili renifer zauważył dużą choinkę z piękną gwiazdą i zawiózł świętego Mikołaja prosto na farmę. Kiedy podjeżdżali, króliczki były na zewnątrz domu, śpiewały piosenkę choince, która świeciła w blasku księżyca. Choinko piękna jak las, choinko zostań wśród nas. Choinko piękna jak las, choinko zostań wśród nas. Ho, 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 ho! Dobry wieczór, kochane króliki! Nadjeżdżał wołający Mikołaj. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia! Ho, 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 ho! Byłyście grzeczne w tym roku? Tak, 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 no, tak! Odpowiedziały chórem króliczki. Hurra, hurra, święty Mikołaj do nas przyjechał! To dla ciebie, Asiu, a to dla ciebie, Amiko. A dla mnie, a dla mnie, a dla mnie? Zapytał Alilo. Dla ciebie też tu coś mam,
O, proszę. Dziękujemy! Odpowiedziały chórem zachwycone króliczki. Mikołaj obdarował wszystkich prezentami i jak co roku napił się gorącej herbatki imbirowej i zjadł pyszne pierniki, które przygotowała mama. Opowiadał śmieszne historie, z których króliczki śmiały się jak co roku. Później pożegnał się, bo musiał odwiedzić jeszcze sporo dzieci, które czekały na niego w swoich domach. Do zobaczenia za rok! Bądźcie grzeczne, abym mógł przywieźć wam piękne prezenty. Ho, 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 ho!